Nazywam się Józef Karp, mieszkam w Chorzęcinie, prowadzę młyn na własną rękę od 42 lat. Młyn prowadzę z pokolenia na pokolenie, jestem czwartym w kolejności, czwartym pokoleniem, który prowadzi tą działalność. Młyn założył mój pradziadek w 1858 roku. Najpierw był to młyn, jest to młyn wodny, najpierw było napędzane był kołem wodnym. Do 1935 roku. W 1935 roku koło wodne zostało zastąpione turbiną wodną, która pracuje po dzień dzisiejszy. W okolicy było dużo młynów? No w okolicy było na tej rzece Wolburce, na której się znajduje ten młyn, było 7 młynów. Obecnie został tylko ten jeden mój, który jeszcze pracuje. Proszę opisać, jak wygląda młyn, w którym się znajdujemy? Co musi zawierać taki budynek, jak i młyn? No, młyn musi zawierać sporo urządzeń, począwszy od czyszczenia zboża, do przemiału, do gotowego produktu. No to wszystkie maszyny muszą jak gdyby funkcjonować. No, bez jednej maszyny nie da się zrobić przemiału zboża. Mała awaria eliminuje całą produkcję. Czyli to musi być w 100% wszystko sprawne. Nie da się wyłączyć jednej maszyny i produkować mąki. Muszą wszystkie pracować jednocześnie. A jakie to są maszyny? Pierwsza maszyna to jest wialnia, która oczyszcza zboże ze wstępnego słomy, różnych tam piasku, śmieci, drobnych nasion nieużyte, znaczy szkodliwych dla zdrowia. Później jest maszyna czyszcząca, która oczyszcza naskórek zboża i przygotowuje zboże do przemiału. Po tym oczyszczeniu następnymi maszynami są mlewniki, które rozdrabniają zboże. W zależności od młyna, od wydajności, to jest od 2 do iluś tam 20, załóżmy, maszyn, które po kolei rozdrabniają. Po każdym przejściu przez mlewnik zboże, przemielony produkt trafia na odsiewacz, w którym się odsiewa mąka, otręby, kaszki. I mąka leci rurami do mączarni, a resztę kaszki, otręby idą na następne walce, które rozdrabniają i po kolei tak aż do skończenia całego cyklu przemiałowego. No i w efekcie tego powstaje mąka i otręby. To jest tak z grubsza opisany cykl pobieżnie całego przemiału. A co jest sercem młyna? Sercem młyna to są walce i odsiewa. To jest podstawa tego. No bo napęd może być wodny, może być elektryczny. Może być tam dawniej były maszyny parowe, wiatraki były, to już samo obracanie, to serce młyna to jest podstawa, to są mlewniki i odsiewacz. A co pracuje w tym młynie aktualnie? Co pracowało wcześniej u pradziadka i dziadka? Pierwsze, to dawniej robiono zboże nie na walcach młyńskich, tylko na kamieniach. To były 2 kamienie, były jeden stał, drugi się obracał i tam wlatywało zboże i te kamienie rozdrabniały. No i później szły na odsiewacz. Dawniej odsiewano na tak zwanych cylindrach. No teraz są odsiewacze płaskie, już na cylindrach się nie odsiewa,
to zajmuje dużo powierzchni, a mało jest efekt przerobowy. Później po kamieniach to już weszły w życie mlewniki, walce, które mielą trochę inaczej. No i wydajność większa i, no i szybciej to robią. Ale młyn ma trzy poziomy. Zaprowadził mnie pan na samą górę. Co tam się znajduje? Poniżej i tutaj. No, młyn jako taki to musi być wysoki, bo dlatego, że jest duży cykl przemiału, polega na tym, że zboże jest podnoszone do góry takimi czerpakami i później chodzi o spady, żeby to wszystko później zlatywało, żeby tego, no, na jednym poziomie to trzeba byłoby za każdym razem to zboże czy przemiał z walcy do góry dźwigać, a tak to na zasadzie spadu rurkami leci do odpowiednich tam zbiorników. Dlatego młyny są zazwyczaj wysokie. A co powstaje w młynie? Jakie produkty? No, w młynie powstaje mąka przede wszystkim. Nie? Produkt główny mąka, a uboczny to otręby. Są młyny, które produkują kaszę, są tak zwane kaszarnie, płatki owsiane też robią, no to są inna technologia przemiału już jest. Nie? Kto pana uczył zawodu? No, ja się uczyłem od ojca, nie? Zawodu. No i tak zostałem. Później w 80 roku zrobiłem uprawnienia czeladnicze, bo wtedy było obowiązkowe, bez uprawnień nie można było przejąć młyna. No teraz jest inaczej, teraz to nie ma uprawnienia, może robić wszystko, co chce. Dawniej nie było wolno, trzeba było mieć co najmniej uprawnienia czeladnicze, żeby przejąć młyn po ojcu. W 2001 roku zrobiłem dyplom uprawnienia mistrzowskie, to już 20 lat temu prawie. Na czym polegała nauka? Jak wcześniej zaczyna się taką naukę? No, nauka się zaczyna już od małego, no jak przy ojcu się robiło już od dziecka, nie? Od 5-6 lat już się nie urzędowało. A tak na dobre, no to tak od 18-17 lat już. A młyn przejąłem w 80 roku, to jest 40 lat temu, już na własną rękę prowadzę. Nie? A wcześniej, no tam te 4 lata, 5 jeszcze z ojcem, tak już 40, około 50 lat prawie w młynie się spędziło. Na razie zdrowie dopisuje. No, przeważnie no, jakaś astma może być, a mnie to na razie to nie dosięgło. Ma pan jakieś pierwsze wspomnienia takie związane z tym młynem jako dziecko, czy z dziadkiem może? Pierwsze to takie wspomnienia, miałem 6 lat, był remont młyna, wtedy pamiętam. No i tam tu było sporo ludzi, tam to był remont, wtedy tam stolarze, bo to wszystko dawniej było z drzewa, wszystkie rury, wszystko to teraz już przechodzi to na metal. No i tak pamiętam taką rzecz, że poszli wszyscy na obiad, a ja tutaj jako łepek to tam się zacząłem kręcić, bo tak to mnie wyganiali. No i któryś tam rzucił papierosa i zaczęło się palić. No i uratowałem ten młyn przed pożarem. To zasługa. A proszę powiedzieć, uczył pan jakichś czeladników? Pracowało dwóch, ale nie objęli tego. Znaczy, no bo... Na czym polega trudność tego zawodu? Bo współcześnie mało kto chyba korzysta z takich młynów. Kupują wszyscy mąkę po prostu w sklepie, tak? I bez świadomości, że ona pochodzi z takiego miejsca. No czasy się zmieniły, no. Te młyny duże,
no to mają dużą produkcję, mają laboratoria, badają mąkę, jak czegoś brakuje, dosypują różnych chemicznych środków. No i to ludziom odpowiada, bo wszystko wychodzi ładne. No ale że tam na zdrowiu trochę tam co szkodzi, no to tam to na to nie patrzy, ale teraz się troszeczkę już tendencja jakby odwracała. Trochę przyjeżdżają, kupują, sami chleb pieką. No ale to jest tam minimalna część, no ale troszeczkę się już to poprawiło. Kiedyś było dużo młynarzy w okolicy? No było. Młynów było sporo. Co 2-3 kilometry był jakiś młyn, co 4. Nie? Tutaj tak w Wolbożu były 2, no 4 kilometry stąd, w Studziankach kilometr był młyn, w Zawadzie 3 kilometry młyn, w Ujezie 10 kilometrów młyn, w Spale był młyn, w Lubochni. Także tych młynów było dużo. No bo było takie zapotrzebowanie, bo ludzie chleb piekli, dawniej no to chleba w sklepie na wsi to nie było chleba, tylko każdy musiał upiec chleb. Czy mąkę tam pszenną, to coś zrobić i dopiero z tego. A później jak w sklepach zaczęło się pojawiać towary, no to zaraz na te usługi zmniejszył się popyt, nie? Wróćmy jeszcze do produktu, jakim jest mąka w tym worku. Ile czasu trwa taki cały proces od przywiezienia ziarna do nasypania mąki do takiego worka? No, to idzie cały czas. No, jeżeli tam to w zależności od młyna, jak wydajność jest tam, ten mój młyn ma tam na dobę około 10 ton wydajności. No to można przeliczyć. No. Jaką się robi sztukę dużą, no jak tam robię po 3 tony, to tam no, za pół godziny już jest mąka, bo to cały czas leci. To się cały czas przemiela i to można robić tak na okrągło, nie? Bo to jak się cygl uruchomi, no to jak zboże leci cały czas, no to cały czas ta mąka automatycznie idzie. Nie? Tutaj siłą napędową jest woda, tak? Tak, tu jest siłą napędowa woda. No. Tak zostało i to utrzymuje na razie i tak jest jeszcze. A czy można takie koło turbiny zatrzymać? Można. Zamyka się dopływ wody i staje. A co dzieje się w młynie zimą? No też się pracuje, nie? Zimą, no jak tam teraz dużych mrozów nie ma, ale no, jak były duże mrozy, też się pracowało. Nie? To tam nie przeszkadza specjalnie produkcji tego, czy jest ciepło, czy zimno, to tam wpływu wielkiego nie ma. O mące, tak? Jest mąka żytnia, mąka pszenna i są otręby. Jak wyglądają? Znaczy do czego, jakim odpadem są otręby? Może nie odpadem, ale częścią ziarna. Chodzi o oddzielenie okrywy nasiennej od bielma, nie? Od białka. Od tego bielma, żeby to... No to polega na tym, że trzeba dobrze zboże oczyścić, żeby nie było kurzu i później no, efekt przemiałowy, no, tam się liczy. Rowkowanie walcy ma wpływ na to, wilgotność zboża, na jakość mąki. No i procentowość wyciągu, ile wyciągniemy. Jak ciągniemy 50 kilo z metra, no to jest lepsze, jak ciągniemy 60, to jest troszeczkę ciemniejsza, nie wiadomo, bo ta otręba dostaje się mimo wszystko do mąki. Czym więcej ciągniemy, no to jest mąka gorszej jakości. Choć teraz no, tam te chleby razowe, grahamki, no to też są... To jest mąka razem z otrębami, czyli tam otręba nie jest szkodliwa, jak jest czysta, to jest... A to resztę to idzie dla zwierząt na paszę. To się nie nadaje. Otręby. A jak ocenia się jakość ziarna? Pan od razu po przywiezieniu na pewno widzi, czy jest dobrej jakości, czy nie? No przede wszystkim to się ocenia wzrokowo i zapachowo. No. Jeżeli jest ładne, grube, no i zapach, no jeżeli pachnie świeżością, żeby nie było zatęchnięte, nie było, no a wzrokowo, no żeby nie było porośnięte, bo
zboże, jak kiełkuje, no to jak z chwilą kiełkowania już się nie nadaje ten produkt do przemiału, bo, no, bo wytrąca się cukier i wtedy mąka traci wartości wypiekowe, robi się zakalec po prostu z porośniętego zboża. Chleb niby wyrośnie, a później w pieczeniu opadnie i klapa. Możemy to zrzucić na mąkę, jak tam nie wyjdzie. No. A proszę, jeszcze wróciłabym do tego pana, tutaj przedstawił pan swoje certyfikaty i takie dyplomy. Jak wyglądał egzamin mistrzowski w pana wydziale? No, mistrzowski się odbywa w dwóch etapach. Jest egzamin teoretyczny i później jest egzamin praktyczny w młynie. Także są dwa etapy tego egzaminu. No, na mistrzowskim tam było chyba 60 pytań. A teoretycznie no to w młynie był. No, trzeba było tam walce ustawić, trzeba było tam no, takie różne rzeczy tam pokazać, co gdzie jest. No, taki egzamin no, jest taki prosty. Nie? Dziadek egzaminował, nie? Nie, nie, to w Łodzi to jest komisja niezależna. To już cech wyznaczał tam Izba Rzemieślnicza i tam to egzamin to już jest, nie ma wpływu. Komisji egzaminacyjnej się nie zna. Nie? W naszym projekcie mówimy o takich rzadkich i ginących zawodach. Czy pana zdaniem zawód, który pan wykonuje, ma przyszłość? Czy ma pan spadkobierców? No spadkobierców no ciężko powiedzieć. No na dzień dzisiejszy niespecjalnie. Najstarszy syn jest nauczycielem, prowadzi warsztat samochodowy jeszcze. Do młyna tam za bardzo się nie ciągnie. Córka wyszła za mąż, jest pod Poznaniem, to raczej nie wróci. Ten najmłodszy syn no, skończył w tym roku maturę, zdał. No też chyba raczej nie, bo on tam raczej komputerowiec, informatyk. No mówi, jakby to wszystko na guziki działało, to może by się zdecydował, ale tak, żeby pracować, to nie. Mówię, to sobie zautomatyzuj to. No, ale to znaczy, no to jest duża konkurencja, bo przy małych ilościach przemiału, no to jest mało opłacalne, bo te duże młyny idą na ilość, nie? Duży przemiał, jak tam 600-1000 ton na dobę, no to tam mu zostanie z tego z tony parę groszy i funkcjonuje. A tutaj no to utrzymanie tego też kosztuje, no, po prostu na ilości zarabiają. Przedtem, jak było tych młynów dużo, no każdy przerobił trochę i żył, a teraz no, taki jeden duży młyn, no to więcej zrobi jak 100 takich jak mój. No to takie jest porównanie mniej więcej. Szymanów tam ma 1000 ton na dobę, no to ja tego przez 5 lat nie zrobię, czy przez 10, nie? Ale mimo to chyba czuje pan tak w sercu, że warto taki młyn mieć, prawda? No to... Warto, no bo to jest zdrowa mąka, no nie ma różnych tam chemicznych dodatków. No, tak jeszcze do emerytury się dociągnie chyba, a później zobaczymy. Może tam jeszcze się będzie trochę robić coś, nie? Dopóki będzie siła. Ale wnuczka jest dumna z pana i może ona by chciała spróbować tego zawodu niełatwego. Zobaczymy, no jak jeszcze na razie ma tam 12 lat, jak urośnie, może się tam kiedy ożeni, może jakiś zięć, może ktoś będzie kontynuował, to nie wiem, nie. Trudno powiedzieć teraz, nie. Chyba, że jeszcze jest ta młodsza, może ona tam czasem, no nie wiem. Ma pan jakieś marzenia zawodowe? No i marzeniem, żeby ktoś to jeszcze przejął i tam jeszcze to ciągnął, no. Byłem trochę wyremontowany, tam można jeszcze na nim trochę podziałać. Parę lat jeszcze można porobić. Czyli jest to ginący zawód, czy on przetrwa? No,
takich małych młynach to raczej będzie ginący zawód, bo to ekonomicznie się nie wytrzyma. Albo trzeba budować duży młyn o dużej wydajności, albo takie małe to już raczej nie mają przyszłości. Bo, no chyba, że się zmieni jakaś tam coś na świecie, jakaś będzie zawierucha czy coś, no to może te małe odżyją młyny jeszcze. Ale tak przy takiej tendencji, jak teraz jest, no to raczej nie ma tu przyszłości. Pan jeszcze tylko krótko opisał, pamiętając te plany, które oglądaliśmy, jak tutaj są te pomieszczenia, jak one się nazywały pierwotnie. My jesteśmy w jakim pomieszczeniu? No to jest młyn, pomieszczenie młyna na parterze jesteśmy. No tam jeszcze była tam z boku kancelaria, tak dawniej tak nazywali, no teraz się nazywa biuro, to kancelaria była. No i pierwsze piętro i drugie piętro i suteryna jeszcze jest, tam jest cała główny napęd, tam jest tego młyna, transmisja, silnik i napęd z turbiny, to jest w suterynie. Na pierwszym piętrze walce, na drugim pomieszczenia na mąkę od ręby, a na ostatniej górze odsiewacze, bo to tak musi wszystko lecieć do dołu. Nie? Z góry do dołu. Nie ma pan wrażenia, że całe życie ma pan w takim pyle mąki? Specjalnie. No. Dawniej to się gorzej się kurzyło w tym mnie. Teraz po remoncie w 95 roku, no to nowe maszyny no i się mniej kurzy. Nie? To jest dla zdrowia lepiej. Nie? Wtedy podawało się tymi przenośnikami pionowymi z podwalcy przemiał do góry, a teraz idzie to na powietrze, no to jest pneumatyczny młyn, czyli to już kurzu właściwie nie ma, nie, w pneumatyce, bo to wciąga, powietrzem ciągnie. Tylko to się wiąże no, z większym poborem energii, nie pneumatyka, bo to jednak musi być trochę... To na koniec jeszcze o jedną rzecz spytam. Gdyby pan zastanowił się i pomyślał, ile lat pana dziadek wykonywał ten zawód, pana ojciec i pan, był uprzejmy to bym powiedzieć. Pradziadek pierwszy, no to tam jak gdzieś też ze 40 lat na pewno. Dziadek no, od 20 roku, od 15 roku do 50. No też tak około 40-50 lat tak. Najkrócej chyba ojciec pracował, bo dość wcześnie umarł, 70 lat miał, no to no ale też tak około 40 lat, tak, to jest tak średnie pokolenie 40 lat, 45. Wykonuje ten zawód. A ja to nie wiem jeszcze dokładnie ile. Ponad 40 już się pracuje, a ile jeszcze zostało. To...